Nie, poczekaj, i leci ptaszek, ej, dziewczyny, żeby każdy był uśmiechnięty, nie? Ja to jestem zawsze uśmiechnięty, bo ja jestem z natury uśmiechnięty, ale... No jak jest jeszcze, że zrane odliczenie, ja zwariuję. I widzimy się przed telewizorem, nie? W poniedziałek, 22, oczywiście. Nie? Poczekaj. Koksownik jest dobry teraz, jest wielki, a... Pisali ile w łapie? Ile? Pisali to w komentarzu. A ile w łapie masz? 50 i pół. Dobra, nagrywamy. Pokaż, ile masz? Ja nie trenuję teraz w ogóle. Kto ma większą? Siemano. Siemano, witamy was w kolejnym odcinku. Słuchajcie, chcieliście opowieści z ławki, no nie? Chcieliście opowieści z ławki i teraz dużo tematów jest na opowieści z ławki, tylko nie wiem, czy to będzie cenzura, czy bez cenzury, jak robimy. Chyba co? Bez, nie, no nie wycinamy nic. Jak się mówiliśmy, nie? To, no to nie... bez cenzury, tak? Bo ja nie wiem, co ja mam gadać, kurde, bo wie. Możesz powiedzieć wszystko, co chcesz. Powiem prawdę, to powiedzą, ale ten abus to jest wie. Ostatnio Fejmowa oglądałeś, bo ocenialiśmy, typowaliśmy walki. No, typowaliśmy. No, parę nie weszło. Parę nam nie weszło. A mi weszło, bo ja Araba typowałem. Araba... Ale typowałeś Kamiszkę, a nie Linkiewicz. A, no. Tak, to przegrałem, tak. Z Linkiewicz. Ja się wtedy zastanawiałem. Parę nie weszło. Dobra, robimy. Tak, słucham pana. Gadamy o Fejmie teraz jeszcze, tak? Tak jest. No co, no to ja nie trafiłem Linkiewiczowej z Kamiszcą, Kamilą, Wybrańczyk. Moim zdaniem, no... Ja bym się wydawało, że... Kurde, ja stawiałem na Kamilę, no. No ale mówią, że tam kumoterstwo jest, nie? Że wygrała tamta, no bo jest, pupilką, no, teraz no nie, zmienili chyba też ten wynik. Włodarzy, nie? Ale wiesz, ale co mają włodarze do sędziów, no? No jakiś nacisk głowy zawsze wiesz. Nie, tam sędziowie są, wiesz, no niezależni. No. No wystawialiście na przykład na lupę, no wygrał Arab, tak? No wygrał Arab, ja też... Znaczy na lupę stawialiśmy tak przyjacielsko. Przyjacielsko. Aha, aha. A wiesz, Wiesz, tak krzyczą też o ten Casio z tym Parkę. To ten Parkę wygrał, no ale tak wiesz, też rozmawiałem, ja to się nie znam tak na tym wszystkim. Ale rozmawiałem tam z chłopakami, którzy no, znają się trochę na boksie, no to mówią, że powinien mieć odjętych dużo więcej punktów w tym parkie, że faulował głową w czasie. Że faulował głową, tak? Tak, że to wiesz, że to no, powinno to być, że sędziowie po prostu od MMA nie powinni sędziować walki bokserskiej. No i największe zaskoczenie dla mnie to jest, że ten Murański tyle wiesz. A, właśnie, odnośnie tego Murański i Tańcula. Ja wam powiem, mówcie co chcecie, ale ten Tańcula, no nie wiem, no popełni ten błąd, że się wystrzelał, bo faktycznie się wystrzelał. Uderzenia to on nie ma, uderzenia to ten Tańcula nie ma żadnego, no nie będziemy się oszukiwać, no bo jak tamten dostał ze 40 strzałów i stał i on później nagrał nagranie, wiesz, po dwóch dniach na walkę, mówi, no jak, zobaczcie jak wyglądam po walce i tak Arek Tańcula niby mnie mocno pobił i tak dalej, a on ten chłop faktycznie nie był pobity. Jak tam... I jeszcze jedna runda była, bo i koniec. No jak tam by walka była... Jakby na cztery rundy walka była rozłożona, no to... No tam było, no po balu, odcięło tego Tańcula, no. Jakby była dogrywka, no to... Słuchajcie, tam było nawet, mogę powiedzieć, niebezpiecznie, no bo przy takim ogromnym zmęczeniu to przez serce mogło chłopakowi stanąć, nie? No. No walka walką, głupoty głupotami, wszystko tego, no ale bez przesady, żeby się tak zajeżdżać też, nie? No, to tak, to tak. Ja sam chciał tańczyć, no chyba wtedy mówił, że 5 rund po 5 minut. No 5 rund po 5 minut, to gdzie to? Nie, człowiek, to gdzie? Człowieku, tam by ten, butle z tlenem musiały, wiesz... Zaskoczył mnie strasznie pozytywnie, bo taki twardy może jest, wiesz. Ten Murańczyk mały, tak? No. Ale tam stary też krzyczał. A ten stary to mi się nawet o nim nie chce gadać, bo tak, ja ale, ci, oni wszędzie no sprawy. Tak, ale Tańcula wiesz z kim walczył, człowieku, Tańcula walczył z Władkiem. Z Władkiem! Z Władkiem, z Ziśkiem. No krzyczał. Ze wszystkimi. Gdzieś tam no. Było z pięciu Murańskich. No. Siedział ten. Tak? No. Nie, to siedział ten, bo nie, na ten. No ale masz siłę, dziadka Władka, krzyczał, wujka. Masz siłę Ziśka. Dziadka Władka, dawaj go. A, Muran do tego małego, tak? To z całymi pokoleniami, z dynastią Muranów walczył. Tak, no wie. Włodek jest w tobie. Nie, ja tylko widziałem ostatnio tego starego Murana, jak go chcieli porwać pod żabką. Ale tak, dwóch rękę złamała. No i to człowieku nie porwali, tak. Nie porwali. To, nie, no, nie. To, nie ale... no nie porwali go, ale to było coś na zasadach, że tak. Szedł Mike Tyson, Lennox Lewis i Evander Holyfield. Chcieli mnie pobić, ale się nie dałem. Tyson złamany nos, Holyfield trzy żebra, a Lennox uciekł i jak uciekał, to jeszcze Halina z Bahut, wiesz, robiła zdjęcia i nagrywała filmy, nie? Ale masakra. Siema chłopaki! Skąd? Co ty gadasz? Podobny! Radzikowski Jabłus! I Konrad Karwat, Strongman! Usuwa ciążę, krawaty wiąże! Everybody płyta pilśniowa!
Słucham? Prędzej na YouTubie, na naszym kanale. Słucham? Strong ekipa, zostaw suba. I jesteśmy na łączach. Kurwa, jak reklama, ty! Chłopaki! Chłopaki! Zrobiliście nam dzień, naprawdę, dzięki! Dzięki, że tędy przechodziliście dzisiaj, naprawdę! Super! Jak cię ktoś zaczepi, to przyjdź do mnie! Ja kiedyś latałem po mieście, jestem sztywny. No i co, gadaliśmy o tym fejwie jeszcze, no. Tak? No i co tam w tym fejmie jeszcze? No gala fajna, no co, no ogólnie, no. Odbyła się. A, o tych muranach gadaliśmy, tak? Ja to o tym muranie to nawet nie chcę gadać, bo on tam człowieku jeszcze tam sprawna zakładali. Podobno ci mu ten klan tych muranów. Klan tych muranów, tak? Zamurowało mnie, kurde. No powiem ci, od tańcu ludzie tam tego po 530 tysięcy chcą. Muszę w życiu nie dostaną. W życiu nie dostaną. Nie, tak, coś tak wydaje. Czyli na jakiś dziwny sąd trafić. Na dziwny sąd, no ale weź w ogóle, no człowieku, jaka rzepa, ty, no kurde, daj z boku. Ty, a bo ty w ogóle z Google Boxie, jak byście w Google Boxie wzięliście, skąd? No co? Przypadek. No, w Google Boxie no to się wzięliśmy przez przypadek, bo ja nagrałem filmik na YouTube'a na spontanie, na budowie, no i okazał się hitem. Było miliony wyświetleń i wiesz, jechałem z roboty i dzwonią do mnie z telewizji. No, to też nie wszyscy wiedzą, nie, że ty nagrałeś ten odcinek z pracownikiem tatkiem. Tak, tak. Jesteś, bo tam masz okulary, to nie każdy wiesz, poznaje. Tak, no i ja sobie jechałem z pracy. No nie, i do mnie dzwonią. Dzień dobry, telewizja TVN, TTV. Czy byłby pan zainteresowany udziałem w takim programie? Nie? Ja mówię, ludzie, mówię, gdzie ja? Mówię, prosty. A mówię, najpierw sobie myślałem, że ktoś to ja ze mnie robię i mówię, zaraz mówię, komuś w łeb zapalę za to, wie, że ktoś to ja robi, no nie? No ale później mówię, wie pani co, no mówię, gdzie ja, prosty chłop, mówię, do telewizji będę się pchał, mówię tego, ja to mówię, na budowie robię, nie? No i no to do pana zadzwonimy za tydzień, jeszcze pan się zastanowi, nie? No i dzwonią za tydzień, dzwonię do Kaczora, mówię, ty, mam propozycję, mówię, do programu, do telewizji. Ja nie wiedziałem, co to jest w ogóle, mówię, jakiś Google Box. Mówię, trzeba się patrzeć w telewizor i się nagrywają. A Kaczor mówi, no to dawaj, kurwanska, mówi, idziemy, będą jaja, mówi tego. No i tak, wiesz, no poszliśmy do tego programu. Nawet nie wiedzieliśmy, że zapłacą czy coś, wiesz, tak sobie siedzieliśmy. No a później, no wiesz. Rozrosło się, nie? No, ten program miał być Zapchaj dziurą, a no, rozkręciliśmy go do rozmiarów gigantycznych, tak? No chyba to jest na telefonie bardziej popularny program. Abuz myślał, że ja kiedyś mu klientkę podesłałem na pianino, na szóste piętro, do Pawianic. No ja w niedzielę do niego dzwoniłem. Leżę w domu, na kacu, takim ciężkim, niedziela, telefon. No cześć. Koleżanka taka, no już tam nie będę wymieniał z imienia nazwiska. Koleżanka taka mówi, ty, Abuz, mówi, co robisz? A ja mówię, no, mówię nie czuję się dzisiaj, mówię, bo nie mam głowy, bo mówię, wczoraj była konkretny bal i tak dalej. Mówię, nie przyjechałbyś do Skierniewic, byś mi pianino na trzecie piętro wniósł w blokach. Ja mówię, poważna jesteś? Mówię, no nie wiem. A nerwy miałem takie, że nie wiem. No, dzwonię do niego, mówię, ty, mówię, co kurwa, mówię, a ja co robisz ze mnie? Mówię, jakieś pianina mi tu podsyła, nie. Mówię, ja nikomu nie dawałem twojego numeru, wiesz. No, ja tak klientka mówię, bo klientka do mnie dzwoni, że mam busa, bo mi pianino wtedy. Nie mam, ale Abus ma dzwoni do niego. Oj, było to jaja. A to ta sama klientka, co chciała mieć sesję z Gekonem. Tak. Jakim Gekonem? Nie wiem nawet, jak to wygląda, kurwa. Ale przyszła tam taką imprezkę, zrobiliśmy. Nie powiesz, tak. Wtedy świeżo po remoncie domu byłem, tak ładnie miałem zrobione, no i wymyśliła sobie chyba jakąś tam sesję z Gekonem. Z Gekonem, kurwa. Gekon wygląda. No. Wiem, co to Gekon jest, no jakiś tam wąż chyba. To jest wąż, mówię. Gekon? No, nie wiem. Gekon wąż. Wąż, taki duży. Sprawdźmy, zaraz. Nie, Gekon to jest wąż. Jaszczur chyba. Nie, Gekon to jest wąż. Nie, to nie jest wąż. Gekon to wąż. Ja nie wiem. Nie, chyba nie. Pomieszanie kurwy z procą. Nie, to jest Gekon. Wpiszemy w Google. Jaszczur jakiś. Nie, nie, mi się wydaje jakaś jaszczurka chyba. Gekon. Everybody. A wiem już chyba, co to jest. No. Jaszczurka, ale ładna nawet, ty. Byś miał sesję z takim Gekonem. No nie, nawet... to on nie do sesji. Jezu, wszyscy do mnie dzwonią teraz, jak jestem po ten. Musisz wyłączyć. Na rozdaniu Oscarów w Cannes. No, halo? Słuchajcie, ogólnie też chcieliśmy wam podziękować za te 10 tysięcy subów. Dokładnie. Na razie się rozkręcamy, ja wam powiem już,
tam coś... Ale kanon bądź, że idzie błyskawicznie. Ja powiem wam coś, w bani już mam takich, kilka takich pomysłów, że naprawdę będzie... Ale to już wtedy się zrobi kanał kontrowersyjny, będę pomysły znał. No, tam będzie naprawdę się działo na tym kanale, no bo już tu mam kilka pomysłów takich ciekawych na po prostu totalny skandal. Tylko zastanawiamy się, czy po prostu to wprowadzić w życie, nie? Weź wyłącz. Nie wiem, człowieku, teraz jak jestem I'm busy, to najwięcej ludzi do mnie dzwoni, kurde. Że współpracami już, kurde. Nie, no to teraz to ten Kai Green do mnie dzwoni, żebym mu dietę ułożył. No to dziękujemy za obejrzenie odcinka. I co, widzimy się. Widzimy się w następnym. Widzimy się. Ustawcie łapkę w górę, komentarz. O tym, co chcecie zobaczyć w kolejnych odcinkach. Nie, to już raczej nie musicie, bo ja już zaraz coś wymyślę. Everybody sing the song. Na razie, hej. Na razie, trzymajcie. Do zobaczenia.